Się do ronda Solidarności i mamy polecenie skrętu w lewo. Popatrzmy, dwa pasy do skrętu w prawo, nakaz jazdy w prawo, czyli skoro w lewo, to bardzo dobrze tutaj kursant zajął lewy pas, ale kierunkowskaz powinien włączyć prawy, dokładnie. I teraz popatrzmy tam dalej, mamy kierunki na pasach ruchu po skręcie, znak pionowy. Gdzie one są? Są tutaj. O, popatrzmy. Czyli skoro mamy polecenie skrętu w lewo, to będziemy szukali tego pasa, który jest do skrętu w lewo. Czyli bardzo prosta sprawa. I zaraz to Marcin nam pokaże. Ale w momencie, jedziemy z tym prawym kierunkowskazem do momentu wjazdu na ten pas do lewoskrętu, a później kierunkowskaz przełączymy na lewy, tak? Popatrzmy, jak to będzie. Tak. Mamy nawet sygnalizator S3 do skrętu w prawo teraz już. Pięknie, czyli cały czas tu prawy kierunkowskaz. Szukamy pasa do lewoskrętu. Jest, wjechaliśmy na niego. Zmieniamy kierunkowskaz na lewy. I jedziemy w lewo, czyli pasem, tak, dokładnie. I w taki sposób skręciliśmy na rondzie Solidarności z ulicy Pomorskiej w ulicę Źródłową w lewo. Czekam na opinię, czy fajnie. I mamy sygnalizator S3, bezkolizyjny i już jesteśmy na ulicy Źródłowej.